Dzień dobry, zapraszam na krótkie webinarium, podczas którego omówiony zostanie projekt planu działalności na rok 2024 część C. Wspomnę również o planie część A i przy okazji proszę Państwa o przesyłanie na adres kontakt.małpaidpo.pl propozycji planów działalności na rok przyszły, które mogą wynikać z planu finansowego, udziału w projektach unijnych lub rządowych, planach remontowych lub wieloletniej prognozy. Finansowej. Oczywiście mogą to być jedynie cele albo zadania, do których zespół do spraw kontroli zarządczej opracuje brakujące elementy. Na początku naszego spotkania pozwolę sobie na przypomnienie najważniejszych zasad dotyczących planowania działalności w rozumieniu systemu kontroli zarządczej. Oczywiście, zgodnie z przyjętymi przez jednostki uregulowaniami wewnętrznymi dotyczącymi kontroli zarządczej, plan działalności sporządzany jest w oparciu o przypisy rozporządzenia ministra finansów z dnia 29 września 2010 roku w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania. Dlaczego? Bo są spójne, proste i jeżeli w pełni zadośćuczynią określonym obszarom w jednostkach administracji publicznej, to są doskonałe do implementacji w jednostkach. Samorządowych. Planować będziemy jedynie dwie części. To jest część A obejmującą zestawienie nie więcej niż pięciu najważniejszych celów przyjętych do realizacji dla działów administracji rządowej albo dla jednostki sektora finansów publicznych, przypisanych im mierników określających stopień realizacji celów wraz z ich planowanymi wartościami, a także najważniejszych zadań służących realizacji tych celów wraz z odniesieniem tych celów do dokumentów o charakterze strategicznym oraz część C, obejmującą zestawienie innych niż wymienione w części A celów przypisanych im mierników określających stopień realizacji celów, wraz z ich planowanymi wartościami, a także najważniejszych zadań służących realizacji tych celów. W procesie planowania wykorzystamy również wytyczne i wskazówki zawarte w komunikacie nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem. Może wydawać się, że temat aktu prawnego odbiera nie, odbiega nieco od tematu planowania działalności, ale załącznik zawiera wiele ciekawych informacji, na podstawie których Zbudować można całkiem zgrany system kontroli zarządczej. Może warto pokrótce omówić budowę planu działalności, choć moduł kontroli zarządczej systemu IDPO automatycznie generuje większość z nich. Należy podać nazwę jednostki. Należy wypełnić. Tylko w przypadku, gdy plan jest sporządzany przez ministra, podając nazwy wszystkich działów administracji rządowej przez niego kierowanych, zatem w naszym przypadku nic nie wypełniamy. A system IDPO nie zawiera tej informacji w ogóle. Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku, gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie. W przypadku, gdy wskazany cel jest ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać wszystkie podzadania budżetowe wymienione w tym dokumencie służące realizacji tego celu. Jeżeli potrzeba realizacji wskazanego celu wynika z dokumentu o charakterze strategicznym, należy podać jego nazwę. Analogiczna sytuacja występuje w części B planu, ale pamiętajmy, że część B obejmuje zestawienie celów, zadań w budżecie państwa w układzie zadaniowym, na rok którego dotyczy plan, wskazanych jako priorytetowe, przypisanych im mierników określających stopień realizacji celów wraz z ich planowanymi wartościami, a także podzadań budżetowych służących realizacji tych celów. Przepis paragrafu 1 ust. 3 rozporządzenia wskazuje, że Plan sporządzany przez kierownika jednostki w dziale zwanego dalej kierownikiem jednostki zawiera część A oraz może zawierać część C. Tym samym możemy z czystym sumieniem ograniczyć się przy planowaniu do części A, choć jak Państwo doskonale wiecie, co roku przekazują propozycje celów, zadań i mierników w części C, którą pokornie traktuje jako miejsce swojej działalności. Właśnie te inne cele. Pozwalają na największą inwencję twórczą, bo mi wskazują często na działania z jednej strony poboczne, ale wymagane zmieniającymi się przepisami prawa. Mam tu na myśli ustawę o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Czy właściwe wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w myśl rozporządzenia Rady Ministrów? W sprawie krajowych ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymian informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Przy okazji, zapraszam Państwa do wzięcia udziału w webinarium poświęconym temu zagadnieniu, które zostało zaplanowane na 14 sierpnia bieżącego roku. Jedynie gwoli przypomnienia do modułu systemu IDP, w którym możemy wprowadzać i aktualizować plan działalności, dostępna jest instrukcja, a nawet kilka. Kierowników jednostek najbardziej interesować będzie instrukcja obsługi dedykowana właśnie kierownikom, która na stronie 12 omawia techniczny sposób wprowadzania do systemu planu działalności. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby przesłać nam edytowalny plik Word, Excel, który nasz zespół wprowadzi do systemu IDPO. Bywało nieraz, że plan wprowadzany był w trakcie rozmowy telefonicznej i co ciekawe został w 100% wykonany. Zatem zależnie od Państwa możecie sami lub z naszą pomocą wprowadzać plan do systemu. Zakładam, że kwestie techniczne mniej Państwa interesują, zatem przejdźmy do próby wskazania celów i zadań, które mogą mieć zastosowanie? W planie na rok 2024, oczywiście, z uwzględnieniem otaczającego nas świata. W literaturze poświęconej tematowi planowania celów i zadań możemy znaleźć odniesienie do standardu B6 kontroli zarządczej, określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji. Dla każdej jednostki organizacyjnej plan działalności powinien być inny, uszyty na miarę. Należy tylko pamiętać o jednym. Wszystko, co robią jednostki, ma służyć realizacji zadań publicznych na jak najwyższym poziomie. Choć zwrotami zadania publiczne czy zadania samorządu terytorialnego, zadania gminy, posługuje się wiele regulacji prawnych, w tym konstytucja RP, to jednak żadna z nich ich nie definiuje. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest to, że zakres pojęcia zadania publiczne. I związanego z nim terminu cel publiczny jest zmienny w czasie i przestrzeni, a ponadto zależy od kontekstu prawnego, politycznego, społecznego, gospodarczego oraz przyjmowanego systemu wartości. Dlatego zamiast definiować pojęcie zadania publiczne, opisuje się je poprzez wskazanie przykładowych zadań publicznych, jest to oczywiście katalog otwarty, albo poprzez wyliczenie określonego rodzaju zadań publicznych w sposób wyczerpujący, czyli katalog zamknięty. Cele w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w jednostkach samorządu terytorialnego, podobnie jak w każdej organizacji, wyznaczają kierunek działań jednostki, to jest określają, co jednostka chce osiągnąć. Dzięki temu pracownicy lepiej rozumieją, co się od nich wymaga. Sprzyjają dobremu planowaniu i ustalaniu celów w przyszłości. Pozwalają na efektywną alokację zasobów. Są źródłem motywacji dla pracowników, w szczególności, gdy z osiągnięciem celu wiąże się otrzymanie nagrody. No i są skutecznym narzędziem oceny i kontroli wykonywanych zadań publicznych. Końcowy wynik, rezultat pozwala ocenić stopień realizacji celu. Wyznaczanie celów w jednostkach sektora finansów publicznych oparte jest na regule czy metodzie SMART. Według której cele powinny być konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie. Warto też zauważyć, że nazwa tej metody charakteryzuje także wyznaczanie, według niej, wyznaczane według niej cele. Cele smart to wszak cele mądre, jako decyzja, sprytne i inteligentne. Zastanówmy się, nad kryteriami. Wyznaczania celów. Konkretne cel powinien być przystępnie, precyzyjnie i jednoznacznie sformułowany, zawierając opis przedmiotu lub stanu rzeczy, który ma być wynikiem realizacji zadania czy działania. Celem nie powinno być samo działanie, czynność, realizowane przy użyciu wydatków, ale osiągnięty efekt, rezultat. Formułując cel, należy używać zwrotów powszechnie zrozumiałych, a unikać określeń umożliwiających swobodną interpretację, określeń wieloznacznych i nieostrych, zwrotów specjalistycznych, chyba że nie jest to możliwe, zwrotów obcojęzycznych i neologizmów, chyba że nie mają one odpowiedników w języku polskim. Mierzalne. Cel musi być tak sformułowany, aby istniało wiarygodne i dostępne na etapie planowania i realizacji źródło danych umożliwiające określenie stopnia jego realizacji. Zastosowany do niego miernik umożliwiał rzetelne i obiektywne określenie stopnia jego realizacji. Stopień realizacji celu, rezultat dał się liczbowo lub wartościowo wyrazić, a co najmniej umożliwiał sprawdzalność jego realizacji. Osiągalne Cel powinien być ambitny, ale możliwy do osiągnięcia. Cel zbyt ambitny podważa wiarę w jego osiągnięcie i tym samym obniża motywację do jego realizacji. Natomiast cel mało ambitny nie przyczynia się do rozwoju instytucjonalnego jednostki, ale wręcz ją uwstecznia. Istotne: należy formułować cele ważne. Podstawowe dla jednostki, które są odzwierciedleniem zawartych w regulacjach prawnych zadań publicznych lub wymienionych w dokumentach strategicznych i programowych istotnych potrzeb do zaspokojenia. Formułowany cel powinien być zgodny z celem nadrzędnym i powinien przyczyniać się do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań. Miarą istotności jest zakres, trwałość i osiągnięty rezultat. Określone w czasie. Cel powinien mieć określony termin, w którym możliwe jest osiągnięcie zamierzonego rezultatu. Standardy zalecają, aby był to co najmniej roczny horyzont czasowy. Rok jest podstawowym okresem planowania w administracji publicznej. Istnieje wiele różnych celów, to znaczy cele mogą być m.in. ogólne lub szczegółowe, krótko, średnio lub długookresowe, podrzędne lub nadrzędne. Strategiczne, taktyczne lub operacyjne, ilościowe lub jakościowe o różnym zakresie przedmiotowym. Pomiędzy nimi może istnieć pewna hierarchia albo nie. Cele, które nie tworzą hierarchii są celami niezależnymi. Natomiast cele, pomiędzy którymi istnieje hierarchia, nazwa, nazywa się celami zależnymi. Ta zależność może być dwojakiego rodzaju. To jest, może przybrać postać implikacji albo konkurencji. W tym pierwszym przypadku osiągnięcie jednego celu jest uzależnione od osiągnięcia innego celu, to jest celu powiązanego. Natomiast w drugim przypadku osiągnięcie jednego celu wyklucza osiągnięcie innego, co zmusza do wyboru celu, który będzie najbardziej optymalny. W naszych rozważeniach zajmiemy się celami niezależnymi lub takimi, które można podzielić na poszczególne zadania. Stąd też właśnie pochodzi dwojakie planowanie działalności: poprzez cel i poprzez zadanie. Kontrola zarządcza jako system zorientowany na osiąganie wyznaczonych celów, rezultatów, polega na ciągłym lub cyklicznym wykonywaniu działań kierowniczych ujmowanych w cztery sprzężone ze sobą funkcje: planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie. Wśród tych wszystkich funkcji szczególna rola przypada planowaniu działalności, programowaniu, które polega m.in. na wyznaczaniu celów i zadań do realizacji w określonym horyzoncie czasowym. Jest to najważniejszy procent, proces kontroli zarządczej oraz określeniu sposobu lub sposobów osiągnięcia założonych celów i wykonania powiązanych z nimi zadań. Każdy proces planowania powinien być poprzedzony etapem wstępnym, będącym swoistym planowaniem planowania, podczas którego należy postawić sobie szereg pytań, a w szczególności kto Osoby, komórki, jednostki, mieszkańcy powinni wziąć udział w procesie planowania. Ile czasu zajmie planowanie? Jakie informacje, dane są niezbędne do opracowania planu? Czy będzie to plan intencyjny, czy wykonawczy? Czynności te może wykonać powołane w jednostce zespół do spraw kontroli zarządczej, który przygotowuje różnego rodzaju plany, programy i projekty. W planie działalności dla każdego celu strategicznego należy przypisać cele operacyjne umożliwiające jego realizację. Po ustaleniu celów i zadań oraz mierników ich realizacji wraz z ich planowanymi wartościami, opracowane plany należy niezwłocznie przedstawić do wiadomości pracownikom. Oczywiście plan działalności jest dostępny dla użytkowników systemu IDPO ale rekomenduje się publikowanie planu w trybie wskazanym w artykule 70 ust. 5 ustawy o finansach publicznych na podmiotowej stronie BIP, dzięki czemu pracownicy mają dostęp do planu bez konieczności logowania się do systemu. Plan działalności może także zawierać dane dotyczące zaplanowanych wydatków, jednak zalecanym jest wskazywanie zasobów finansowych jako element identyfikowanego ryzyka, o czym będzie mowa na odrębnym spotkaniu. Cele i zadania stanowiące podstawowy element planu działalności muszą także mieć przypisane istotne ryzyka, ich wagi, prawdopodobieństwo powstania oraz działania zmierzające do kontroli ryzyka poprzez ograniczenie ryzyka, minimalizację skutków ryzyka. Kierownik jednostki musi podejmować takie działania, to jest projektować takie narzędzia i mechanizmy kontroli zarządczej, które pozwolą w sposób legalny, oszczędny, skuteczny, terminowy i efektywny osiągnąć zaplanowany rezultat. Muszą to być działania adekwatne do celu i wykonywanego zadania. Dlatego kontrola zarządcza jako system wspomagający kierownika jednostki w zarządzaniu publicznym jest systemem żywym, dynamicznym, zwłaszcza w takim obszarze, jakim jest wyznaczanie celów i zadań. Stąd nawet w warstwie formalno-prawnej nie jest możliwe stworzenie czy wdrożenie raz na zawsze rozwiązań systemu kontroli zarządczej w jednostce. Opracowanie nawet najlepszej dokumentacji dotyczącej kontroli zarządczej i wdrożenie jej rozwiązań w jednostce nie zagwarantuje, że kontrola ta będzie działać prawidłowo. A nie będzie, jeśli przyjęte rozwiązania nie będą kontrolowane, monitorowane i oceniane, a wyznaczane cele nie będą odpowiedzią na zidentyfikowane problemy, potrzeby i oczekiwania beneficjentów. Poszczególne elementy systemu kontroli zarządczej muszą podlegać różnym działaniom korygującym i usprawniającym. Tylko dobrze funkcjonujący system kontroli zarządczej stwarza możliwość realizacji celów i zadań, prowadząc do osiągnięcia zaplanowanych rezultatów. Wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta oraz marszałek województwa, będący jednocześnie kierownikami odpowiedniego Urzędu Gminy, Miasta. Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Marszałkowskiego powinni wyznaczać podstawowe cele strategiczne wspólne dla całej jednostki samorządu terytorialnego, drugi poziom kontroli zarządczej, a przy współudziale kierowników jednostek podległych lub nadzorowanych oraz kierowników komórek organizacyjnych, wyznaczać także podstawowe cele operacyjne. Cele strategiczne poszczególnych jednostek pierwszy poziom kontroli zarządczej. Powinny być spójne z celami strategicznymi całej jednostki samorządu terytorialnego, a cele operacyjne powinny wypływać z celów strategicznych danej jednostki i jednostki samorządu terytorialnego. Aby dana jednostka mogła być innowacyjnym kreatorem życia publicznego, najpierw musimy sformułować cele strategiczne, a dopiero później cele operacyjne. Jednostki, które mają taką samą formę, Organizacyjno-prawną i wykonują tożsame lub podobne zadania publiczne, powinny mieć tożsame lub podobne cele, a na pewno nie powinny mieć celów sprzecznych. Przyjęcie tej reguły ułatwia implementację określonych rozwiązań z zakresu kontroli zarządczej w podobnych jednostkach np. szkoły podstawowe i licea m.in. w zakresie monitorowania realizacji celów czy zarządzania ryzykiem. W wyznaczaniu celów i zadań pomagają jasno sprecyzowana misja i wizja jednostki oraz cel jej istnienia. Misja, wizja i cel istnienia jednostki wytyczają obszar jej działalności i kierunek jej rozwoju instytucjonalnego. Misja udziela odpowiedzi na pytanie, czym jednostka powinna się zajmować. Wizja, jak jednostka chce być postrzegana, jest sumą celów, które należy osiągnąć, aby się ziściła. A cel jednostki co jest podstawowym produktem który chce oferować, czyli co jest głównym, najważniejszym celem przyświecającym realizacji zadań publicznych. Świadomość misji, wizji i celu jednostki powoduje, że ustalane cele strategiczne i operacyjne, oczekiwane rezultaty wpisują się w istotę działalności jednostki. Bez uwzględnienia misji i wizji oraz uwarunkowań lokalnych, geograficznych, społecznych, gospodarczych, trudno dokonać prawidłowego określenia celów i zadań. Cele wskazują, jakie powinno być wykonanie zadań i umożliwiają określenie, w jakim stopniu dane zadanie zostało zrealizowane. Cele mogą być określone zarówno w przepisach prawa, jak i w przyjętych planach. Realizacji celów służą zadania, będące pewnym uszczegółowieniem celów. Pod pojęciem zadań rozumiemy nie tylko zadania publiczne nałożone na jednostki samorządu terytorialnego przez. Przepisy prawa, ale także wszystkie te działania, które są zgodne z prawem, a prowadzą do osiągnięcia celu. Dlatego pojęcie zadań służących realizacji celu zasadniczo nie jest równoznaczne z pojęciem zadań publicznych. Zadania służące realizacji celu mogą składać się z wielu zadań publicznych, pokrywać się z zakresem zadania publicznego, stanowić część jakiegoś jednego zadania publicznego, Stanowić część różnych zadań publicznych. Kontrola zarządcza wspomaga kierownika jednostki w planowaniu celów i zadań oraz osiąganiu zaplanowanych celów, wyników, efektów, dających się zmierzyć. Do pomiaru osiągniętych wyników służą mierniki. Każdy cel powinien posiadać miernik związany z celami polityki. W danym obszarze planowania i przedmiotem planowania. To jest, czego dotyczy. Należy zauważyć, że obok mierników istnieją także wskaźniki, które są wzorcem określoną wartością docelową. Katalog możliwych celów i stosowanych mierników służących ocenie ich realizacji jest obszerny. Jednak zaleca się unikać mierników mało precyzyjnych oraz takich, których źródło danych nie jest łatwo dostępne. I dość kosztowne. Na przykład wskaźnik zadowolenia mieszkańców lub odbiorców dobra usługi. Miernik będzie taki wymagał na przykład przeprowadzenia dodatkowych badań ankietowych. Przypisane mierniki powinny rzetelnie i obiektywnie określać stopień realizacji celów. W zależności od charakteru danego celu, mierniki powinny mierzyć skuteczność lub efektywność realizacji zadań. Mierzyć wyniki istotne dla osiągnięcia wyznaczonych celów. Być spójne z miernikami celów nadrzędnych. Być adekwatne, to jest zgodne z realizowanymi celami i zadaniami. Być efektywne, to jest koszt ich stosowania musi być nieporównywalnie niski w stosunku do uzyskiwanych z, nich, z ich stosowania korzyści. Umożliwiać ciągłość pomiaru w wieloletniej perspektywie. Posiadać wiarygodne i dostępne źródło informacji, umożliwiające ich weryfikację. Proszę zwrócić uwagę na przykładowe mierniki i wskaźniki dla różnych jednostek samorządowych. Cel: wzrost zatrudnienia. Miernikiem może być liczba osób długotrwale bezrobotnych uzyskujących zatrudnienie w danym roku. Wzrost: wartość miernika w procentach. Kolejny cel: wzrost poziomu ochrony danych osobowych. Miernik: zmniejszenie liczby incydentów do x rocznie. Oczywiście, powinniśmy dążyć do tego, żeby żadnych incydentów nie było. Kolejny cel: zapewnienie właściwego funkcjonowania jednostki w okresie pandemii. Miernikiem zapewnienie obsady kluczowych stanowisk. Mimo, że już pandemii teoretycznie nie ma, powinniśmy być przygotowani na wyznaczenie takiego celu czy też odpowiednich zadań, jeżeli by sytuacja sprzed kilku lat ponownie się pojawiła. Kolejny cel. Zapewnienie właściwego nadzoru nad systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji. Miernikiem może być wynik audytu KARI, mniej niż ileś tam zaleceń i brak nieprawidłowości. Kolejny cel: zwiększenie ilości laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych. Miernikiem będzie wskaźnik olimpijski, większy niż na przykład 1,8 w rankingu liceów perspektywy 2023. Kolejny cel zmniejszenie kosztów ogrzewania szkoły oraz emisji CO2. Miernik: Wykonanie termomodernizacji budynku szkoły. Wskaźnik: 1: Wykonano termomodernizację zgodnie z projektem, 0: Modernizacja nie została wykonana. W literaturze dokonuje się klasyfikacji mierników na mierniki ilościowe i jakościowe mierniki nakładów np. Na wielkość wydatków, czas pracy, wyników np. długość wybudowanej drogi, liczba dzieci i skutków. Mierniki nakładu procesu, wyniki skutku i wpływu mierzą następstwa wynikające z osiągnięcia celów. Mierniki retrospektywne, progresywne i behawioralne. Mierniki ilość, jakość, terminowość, koszt, wydajność, a także mierniki typu wydajność, skuteczność, jakość, terminowość, produktywność i inne. Zasadniczo nie dopuszcza się mierników o wartościach opisowych lub logicznych oraz ukazujących poziom finansowania lub jego dynamikę. Niemniej jednak nie wszystko da się ocenić ilościowo. Wówczas w drodze wyjątku można zastosować miernik opisowo-oznaczający jakościowe określenie bazowego i docelowego poziomu efektów z poniesionych nakładów. Warto stosować więcej niż jeden miernik, wskaźnik, aby prawidłowo ocenić stopień realizacji celu. Aby właściwie podać wartość docelową, należy dokonać analizy danych z ostatnich kilku lat. Pozwoli to określić trend wartości wskaźnika. Po nabyciu umiejętności tworzenia wskaźników prostych i analizy otrzymanych danych, można tworzyć wskaźniki złożone. Jak na przykład jakość życia mieszkańców. Przejdźmy zatem do omówienia projektu planu działalności na rok 2000 24 część C. Pierwszy cel. Tym pierwszym celem niech będzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji. Jako najważniejsze zadania służące realizacji tego celu ustaliliśmy po pierwsze wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, tak zwanego SBI, zgodnie z rozporządzeniem o krajowych ramach interoperacyjności i lub z normą ISO 27001. Drugie zadanie, służące realizacji tego celu, to przeprowadzenie szkolenia personelu z procedur SBI. Trzecie zadanie przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa. No i mierniki. Po pierwsze, do pierwszego zadania będzie to samo wdrożenie SBI, czyli Uznamy jako jedynkę na koniec roku, że zostały wdrożone uregulowania wewnętrzne dotyczące SBI, a zero, jeżeli nie zostały takie uregulowania wdrożone. Drugie zadanie, podobnie zresztą jak trzecie, będziemy analizowali jego wykonanie tego zadania pod kątem przeszkolenia pracowników i ustaliliśmy sobie, że lista obecności ze szkoleń ma zawierać co najmniej 80% przeszkolonych pracowników. Drugim przykładowym celem, który sobie stawiamy na rok 2024, niech będzie zapewnienie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa. Oczywiście ten cel pojawia się już przynajmniej od dwóch lat. Natomiast ze względu na fakt, że nie ma jeszcze uregulowań prawnych krajowych, czyli mamy tylko dyrektywę, 2019 na 1937, no i jedyny projekt, ostatni, ostatni, ostateczny, definitywny z 12 lipca 2023 roku o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, musimy mieć na uwadze, że w każdym momencie nowy Sejm może przyjąć ustawę no i zacznie ona obowiązywać zgodnie z legisl, które zostało wskazane. W jej przepisach. Zatem celem będzie zapewnienie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa, a więc naszych sygnalistów. Najważniejsze zadania służące realizacji tego celu to po pierwsze wdrożenie uregulowań zgodnie z ustawą wydaną na podstawie dyrektywy 2019-1937. Postarałem się, aby nie używać żadnych zamkniętych tytułów naszych ustaw, ponieważ może ona jeszcze ta nazwa może się zmienić. Po drugie, czyli drugim zadaniem, będzie przeprowadzenie szkolenia personelu z zasad ochrony sygnalistów i postępowania ze zgłoszeniami naruszeń. I mierniki. Pierwszy miernik wejście w życie uregulowań wewnętrznych. Analogicznie jak do poprzednio omówionego celu, jedyneczką oznaczymy sobie wdrożenie procedury wewnętrznej czy też innych dokumentów. Bo tu też wiadomo, wracamy do tego drażliwego tematu rozdziału trzeciego. Czy uregulowania wewnętrzne są obligatoryjne, czy są fakultatywne, jeżeli są fakultatywne, czy warto wdrażać tą, te uregulowania, czy też nie, nie będziemy teraz się tym zajmowali. Natomiast, w, oczywiście, w ramach tego celu, tego, to zadanie jest sensowne, a więc miernikiem najprostszym do, do sprawdzenia na koniec roku będzie właśnie. Weryfikacja, czy te dokumenty, te uregulowania wewnętrzne zostały wdrożone w życie. No i drugie zadanie zostanie zmierzone ponownie per analogia pierwszego celu: lista obecności ze szkoleń i 80% przeszkolonych pracowników. 80% przeszkolonych pracowników. Dlaczego? Nie to. Wydaje się, że z różnych przyczyn. Może okazać się, że długotrwałe zwolnienia, jakieś inne powody nieobecności mogą spowodować, że jakby konsekwencją niewykonania takiego zadania, czy też właśnie niewykonanie, nieosiągnięcie stosownego miernika mogłoby powodować niepotrzebne wyjaśnienia, a przecież nie o to nam chodzi. Trzecim celem, który postawimy sobie w roku 2024 będzie zapewnienie skutecznego nadzoru nad systemem ochrony danych osobowych. Najważniejsze zadania przeprowadzenie cyklu audytów albo analiz ryzyka z zakresu ochrony danych osobowych. Ze względu na pojawiające się wnioski w trybie, dostępu do do, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, czyli wnioski, wnioski o, o udzielenie informacji publicznej w związku z pojawiającymi się informacji o kontrolach prowadzonych przez organy nadzorcze, powin te audyty powinny obejmować zakresy. Według nas oczywiście. Po pierwsze, przetwarzanie danych osobowych w ramach zak zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Po drugie, szyfrowanie, anonimizacja i pseudonimizacja danych osobowych. No i ostatnie, trzecie, włączanie inspektora ochrony danych w sprawy dotyczące ochrony danych osobowych. I mierniki. Liczba zaleceń audytowych. Zero albo maksymalnie dwa zalecenia. Ale oczywiście cały czas mówimy o braku nieprawidłowości według glosariusza, który został opracowany przez rząd. Nie możemy w ramach audytów stwierdzić nieprawidłowości, albowiem nieprawidłowość stanowiłaby w rozumieniu przepisów o danych osobowych naruszenie, które by z kolei skutkowało zgłoszeniem do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zatem nie możemy dopuścić do sytuacji, w której jedynie audyty wykazywać będą na pewne nieprawidłowości, czyli właśnie na naruszenia. Te działania muszą odbywać się w sposób ciągły, w cyklu Deminga, ale na, na jakby szczegółowe omówienie tego zagadnienia zapraszam do, do, na nasze inne webinaria, czyli zapraszam na platformę szkoleniową, gdzie zapisy tych szkoleń już na pewno się znajdują. No i przechodzimy do ostatniego celu. Ostatnim celem, który postawimy sobie w roku 2024, niech będzie zapewnienie zgodności uregulowań wewnętrznych z przepisami prawa. Najważniejsze zagadnienia i zadania służące realizacji tego celu to jest aktualizacja normatywu kancelaryjnego w związku z planami wdrożenia EZD i E doręczeń. Owszem wiemy, że już najprawdopodobniej termin wdrożenia E doręczeń zostanie przesunięty. Niektóre jednostki może nie zdecydują się na wdrożenie EZD, a może właśnie wręcz przeciwnie zdecydują się na szybsze wdrożenie EZD, ale pamiętajmy, że te dwa rozwiązania będą wymagały nowelizacji normatywu kancelaryjnego. Oczywiście mówimy o jednostkach, w których będzie, będzie miało to zastosowanie, czyli obecny normatyw kancelaryjny nie przewiduje jeszcze elektronicznego zarządzania dokumentem, a na 100% w każdej jednostce nie jest doprecyzowany system eDoręczy. Drugie zadanie. Aktualizacja regulaminów w związku z nowelizacją przepisów, w tym regulaminu pracy, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pamiętając o nowelizacji ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, należy wskazać, że pracodawca odpowiedzialny jest za przeprowadzanie przynajmniej raz w roku analizy dotyczącej przydatności danych osobowych, dokumentów, które zostały zgromadzone w toku realizacji uprawnień i jeżeli nie są, to ich niszczenia. No i tutaj bardzo rzadko znajdują się odwołania do normatywu kancelaryjnego, który wskazuje na inną klasyfikację archiwalną tych dokumentów. No i mamy jakby dwa przepisy kolizyjne, trzeba byłoby je zatem uściślić, tak aby dopasować brzmienie ustawy do tak naprawdę normatywu kancelaryjnego. Nazwa miernika, czyli planowana wartość miernika na koniec roku. Wejście w życie uregulowań wewnętrznych. No wiadomo, 1 wdrożono, 0 nie wdrożono. I podobnie w drugim zadaniu, dokładnie to samo, czyli aktualizacja regulaminów. Wejście w życie tych aktualizacji, nowelizacji, czy też taksów jednolitych, takich nowych zarządzeń wewnętrznych, 1 wdrożono, 0 nie wdrożono. Dziękuję Państwu za udział w spotkaniu i przypominam temat poruszony na początku naszego webinarium, a dotyczący przesyłania propozycji do planu działalności, część A. W razie pytań, proszę pamiętać, że koordynator kontroli zarządczej pozostaje do Państwa dyspozycji. Dziękuję bardzo, do widzenia.